Nie takiego rozstrzygnięcia oczekiwali fani głogowskiej koszykówki. W meczu o wejście do drugiej ligi faworyzowany Basket Chrobry przegrał z WSTK w Schowasłowa 75-85. Gospodarze zawiedli na całej linii. Przyjezdni odnosili słabe strony podopiecznych Mirosława Gaczyńskiego. Już pierwsza kwarta pokazała, że goście nie zamierzają oddać punktów za darmo. Mało tego, to ekipa Macieja Grabianowskiego prowadziła po pierwszej kwarcie 18-8. Mamy dużo nowych zawodników, jest wiele niezrozumienia jeszcze. Nie potrafimy pewnych schematów, które ćwiczymy na treningu, rozegrać do końca. Właśnie stąd taka nerwówka, na szczęście udało nam się wytrzymać ją. Było niesamowite tempo meczu i tym bardziej cieszy to, że udało nam się wytrzymać i wygrać z tak mocną drużyną, jak jest zespół z Głogowa. Powiedział trener WSTK Maciej Grabianowski. Druga kwarta również zdecydowanie pod dyktando teoretycznie słabszego rywala. Na przerwę przyjezdni schodzili prowadząc 37-27. Od początku trzeciej kwarty zaczęła się pogoń basketu. Na 10 minut przed końcem pojedynku było już tylko 59-53 dla gości. Czwartą kwartę trójką zaczął Piotr Łojko i było 53-59. I choć do końca basket próbował uzyskać korzystny wynik, to WSTK nie pozwolił już sobie wydrzeć pewnej wygranej. No tego można było się spodziewać, że jest to mecz derbowy, mobilizacja, nawet no, pewnie nie trzeba było mobilizować zawodników schowy na ten mecz. Wyszli mocni, zagrali bardzo dobre zawody. U nas niestety szwankowała obrona, szwankowała skuteczność. Przegraliśmy grając słabe zawody, nie zagraliśmy tego co potrafimy, nie zagraliśmy na swoim normalnym poziomie. Już to jest drugi mecz z rzędu taki, gdzie nasza obrona nie funkcjonuje tak jak trzeba. Musimy pracować dalej, trzeba się podnieść. Powiedział Mirosław Gaczyński, trenerem Basketu Chrobry. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Nawrot 15 i Łojko 13. Najskuteczniejsi zawodnicy WSTK to Wojciech Rzeszowski, który zdobył 24 punkty, i Porwisiak 22. Leszek Wspaniały, Radio Elta.